Co czwarta osoba, dla której praca w organizacji pozarządowej stanowi główne źródło utrzymania, współpracuje z nią na podstawie umów cywilnoprawnych. Tymczasem w skali całej gospodarki odsetek pracowników, dla których głównym źródłem dochodu są umowy cywilnoprawne, to nie więcej niż 8% ogółu pracujących. Takie elastyczne formy zatrudnienia nie oznaczają, że osoby pracują w elastyczny sposób. Czasami po prostu nie mają wyboru. Pracują jak na etat, z tym, że otrzymują umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Stowarzyszenie Klon Jawor przygotowało opracowanie Zatrudnienie. Problemy personelu organizacji pozarządowych z perspektywy pracowniczej. Chcemy Wam opowiedzieć o naszych wnioskach. Niepewność zatrudnienia w organizacjach pozarządowych przejawia się na dwa sposoby. Jednym z nich jest nadmiernie częste podpisywanie umów cywilnoprawnych w sytuacji, kiedy charakter współpracy wskazuje na umowę o pracę, na przykład w sytuacji, kiedy zdefiniowane jest miejsce lub czas pracy. Przykładem takiego nadużycia, często spotykanym w organizacjach pozarządowych, jest zatrudnianie osoby do koordynacji projektu na umowę cywilnoprawną, mimo to, że istotą tej pracy jest dyspozycyjność. Niepewność zatrudnienia w organizacjach pozarządowych przejawia się też częstym podpisywaniem umów o pracę na czas określony, na przykład wyłącznie na czas trwania projektu. Mówiąc o pracy w organizacji, warto wspomnieć, że większość organizacji w ogóle nie płaci za pracę w sposób stały. 36% organizacji opiera się wyłącznie na pracy społecznej, na wolontariacie, a 27% płaci za pracę w sposób sporadyczny lub nieregularny. Po stronie zewnętrznych czynników, które wpływają na dość niskie zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w trzecim sektorze, należy wymienić wysokie koszty pracy leżące po stronie pracodawcy. Związane są one z tym, że to pracodawca opłaca składki oraz podatki. Ponadto zatrudnienie na podstawie stosunku pracy wiąże się z licznymi obowiązkami, również leżącymi po stronie pracodawcy. Są one związane z rozliczaniem i sprawozdawczością. Należy pamiętać, że organizacje pozarządowe w zasadniczej części finansują swoje działania ze środków pochodzących z dotacji, a o te dotacje muszą ubiegać się w konkursach. Sprawia to, że starają się być jak najbardziej konkurencyjne. Kiedy należy ciąć koszty związane z wysokością dotacji, to pierwszymi kosztami, na jakie spoglądają liderzy organizacji pozarządowych, są koszty osobowe. Zdarza się również, że to grantodawcy naciskają na liderów, by obniżali oni koszty. Wszystkie te okoliczności, które sprawiają, że umowy cywilnoprawne są nadal nadużywane w trzecim sektorze, nie usprawiedliwiają jednak liderów organizacji pozarządowych, ponieważ to ich zadaniem, ich obowiązkiem jest ochrona pracowników trzeciego sektora. Współpraca na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę oznacza często brak gwarancji płatnego urlopu oraz regularnych wynagrodzeń, a niekiedy także dostępu do świadczeń socjalnych w razie choroby lub rodzicielstwa. Osoba, która jest de facto pracownikiem organizacji, na przykład ma być dyspozycyjna 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, jest pozbawiona praw, które przysługują jej z kodeksu pracy. Oznacza to, że będąc w trudnej sytuacji życiowej, na przykład choroby, może zostać na wiele miesięcy bez środków do życia. Warto podkreślić, że osoba, która współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet umowy o pracę, ale podpisanej na czas określony, może się ciągle czuć jak na okresie próbnym. Osłabia to jej pozycję, na przykład w ewentualnych sporach z pracodawcą, a także podczas rozmów o podwyżce, awansie albo o warunkach zakończenia współpracy. Konsekwencje niepewności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych uderzają w nie same. Po pierwsze, może się to odbić na ich wizerunku. To z kolei może wpłynąć na spadek zaufania do organizacji społecznych. Jeśli organizacja nie daje gwarancji zatrudnienia swoim pracownikom, może być też niekorzystnie postrzegana przez swoje otoczenie i darczyńców. To z kolei może wpłynąć na chęć wspierania danej organizacji w sposób finansowy lub pozafinansowy poprzez wolontariat. Brak stabilnych warunków pracy wpływa na relacje wewnętrzne i zwiększenie rotacji pracowników w zespole, a to może powodować obniżenie jakości usług świadczonych przez organizację oraz konieczność stałego inwestowania w szkolenia dla nowego, ciągle zmieniającego się zespołu.
Dajcie nam znać w komentarzach jako pracownicy, a także pracodawcy czy osoby zarządzające zespołem. Jak z Waszej perspektywy wygląda kwestia niepewności zatrudnienia? Jakie są inne problemy? A może widzicie same plusy pracy w organizacjach? Zapraszamy do dyskusji, czekamy na Wasze komentarze.